Siema, witam ponownie w HeroSiege'u, aktualnie 27 hero level. A z itemów, póki co żadnych upgrade'ów, zbieram powoli hajsik. A 2,5 miliona, jeszcze brakuje do jakichś konkretnych upgrade'ów. Ale dzisiaj mamy start eventu halloweenowego. Ja tak na dobrą sprawę nigdy nie grałem, jak był ten event. Jeżeli wcześniej kiedyś był, a myślę chyba, że był. Więc tutaj w pierwszym mieście mamy Dynię. Tutaj mamy, że muszę zebrać Handy w pierwszym akcie. Stówkę i Witchka tutaj. Kurczaki w akcie drugim. Także najpierw sobie pójdziemy wyczyścić ten akt pierwszy. Potem myślę, że akt drugi. W akcie pierwszym chyba najlepiej było czyścić King's Garden, tak mi się wydaje. Okej, okay, to wygląda tak, że te cukierki to chyba po prostu z mobków lecą. Więc zebranie ich powinno być dosyć łatwe, tym bardziej, że jak jest ich kilka obok siebie, to i czacha jakaś. Co jest za czacha? Lost School. I z tą czachą coś można zrobić. Można ją zmienić. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Jak wybije tę mopkę, sobie to obczaimy. O, przy okazji poleciał jeszcze poleciał setowy item Egala, oczywiście. Tier A, więc raczej nic sensownego tam nie będzie. O, jest jeszcze skrzyneczka i Shadow Realm. Możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale moim zdaniem Shadow Realm jest giga useless mechaniką. No bo tak w zasadzie te dusty z tego Shadow Realma są praktycznie nic nie warte. A jeżeli chodzi o mechanikę NPC-a, który tam jest, u którego można kupić jakieś itemy za golda, no to te itemy w większości są na tyle przesadzone, jeżeli chodzi o ceny, a że no, nie ma sensu kupować tych itemów, nie? Chyba, że, no nie wiem, farmienie tego bossa z tego realmu jest jakieś mega opłacalne, a ja po prostu tego nie wiem, nie? Bo te shardy są niewiele warte. Więc jeżeli ktoś ma jakieś info na temat bossa, Shadow Realma i czy może z tego bossa można coś ciekawego zgarnąć, to może napisać. Dobra, no jest ten NPC. No i on ma na przykład taki item, aż za 355k, nie? To jest w ogóle nieopłacalne. 600k shard. A ten shard jest pewnie grosze warty na Auction House. Giga. No nic sensownego tutaj nie można znaleźć. O, i znalazłem portal. Archdemon's Plateau. Tu są trzy bossy. Już go robiłem wcześniej, tylko nie wiem, czy na Hellu dwójce dam radę go zrobić, no ale zobaczymy. Jest taka szansa. Oj, to są w ogóle bossy w formie halloweenowej. To giga ciekawe. No zobaczymy. Jakoś super dużo nie dostaje, jeżeli chodzi o obrażenia, ale ale na Hellu dwójce jakiś super tanki nie jestem. Jak dostanę kilka mechanik naraz, to może być giga kiepsko. No ale zobaczymy, może się uda i zobaczymy, czy dropy jakieś dodatkowe itemki z tych halloweenowych wersji bossów, nie? Bo ja tak wcześniej mówiłem, na tym evencie jestem pierwszy raz. Wcześniej nigdy nie grałem podczas tego eventu. Także nie wiem, czy są jakieś dodatkowe dropy z bossów, czy nie wiem, jakieś zmęczone dropy, albo czy dropy jakieś dodatkowe itemki. Nie mam pojęcia. Dobra, zrobimy sobie tego bossa. Później zrobimy też dwa kolejne, jeżeli się uda. Jeżeli mi wystarczy potek. A myślę, że powinno wystarczyć. Dobra, ogólnie giga ciężko jest zrobić ten portal, nie chce mi się tego robić, także skończę zbierać te cukierki i zobaczymy, co jest za ten evencik. Znaczy za to był chyba XP Gold, a tam za tego drugiego questa było coś innego. Dobra, zebrałem 100 tych cukierków, także zobaczymy. Idziemy do miasta. I tutaj to było. I dostaję expa i 50 golda, także niewiele. Aha. Kolejny quest też na expa i na 50 golda, ale teraz obojętnie w którym akcie i tu mam coś też. Okej, okay, return quest. Jakieś szkielety trzeba znaleźć, wziąłem? Wziąłem. Aha, i w każdym akcie teraz muszę znaleźć jakieś rzeczy.
Czyli tak, w pierwszym akcie. Aha, od pierwszego do czwartego aktu jakieś jabłka muszę znaleźć. Skeleton Spine mam. Aha, i tylko jedno musiałem zdobyć, dobra. Od razu oddajemy. Tyk. Kolejny quest. Prawą rękę szkieleta. Chyba. A, i to się pojawia tutaj, okej. Okay. Handy Apple. Czyli już mamy z pierwszego aktu. Można iść dalej do kolejnego. W drugim akcie, czekajcie, tu jest pierwszy akt i tutaj będzie drugi. O, i od razu poleciało jabłuszko, także z drugiego aktu też już mam. Czy ja tu miałem jeszcze jakiegoś questa innego w tym drugim akcie? Chyba nie. Chyba mogę iść do trzeciego. No i tu też mam Candy Apple. Trzeciego aktu, jeszcze z czwartego. Nie pamiętam, gdzie to było. W akcie drugim. Find chickens in act 2. Dobra, czyli do aktu 2 będę musiał iść, ale też najpierw pójdę do czwartego. Kurde, jeszcze towerek jest, no. Chcę ten event najpierw skończyć. Dobra, nie będę stresował, ten tower cały czas tu będzie. I teraz tak. Kolejny akt jest tutaj. Dobra, znalazłem w akcie czwartym. W ogóle wcześniej pomyliłem akty, bo tam na górze to nie jest akt czwarty, tak? To jest tak dziwnie porobione. Dobra, ale quest gotowy. I idziemy odebrać nagrodę, ale do aktu pierwszego. Tu jest akt czwarty, a nie tutaj. Dobra, tutaj. Dobra, i pyk. Kolejne 50 i troszkę expa. No ale niewiele to daje. Co ja mam z tym zrobić? A, to jest pewnie jako item, tak? Tak. Okej. Okay. Muszę to stawiać i co? Mopki muszę stulurować? To od razu pójdę do aktu drugiego. Bo tutaj mam też questa. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Postawiłem. I co? Aha, i te mopki muszą w to wchodzić. Dobra, to może damy tutaj, co? Tyk. Powinno to w miarę szybko pójść. Ja mogę tego kilka rozstawić? Tak, mogę. No to nie powinno być raczej problemu. Kilka rozstawić, po prostu biegać i... I tyle. No i już kwestia gotowa, to już szybko poszło. Także oddajemy, cyk. Grim Reaper, Candy Grim Reaper. Okej, okay, no ale najpierw dropnąłbym te itemy w akcie drugim, bo tam muszę dropnąć. To ja muszę znaleźć... O, znalazłem kurczaki akurat. Tylko mało ich, potrzebuję więcej. O, prawą rękę znalazłem przy okazji. Oddajemy, cyk. No to nagrody, jeżeli chodzi o golda i expa, no to cienkie są, nie? Tak na dobrą sprawę. 50 golda, to jest nic. Samo expa też nic. Ja potrzebuję tego expa w dziesiątkach milionów. A tu zostaje tylko 50k. Wydaje mi się, że to jakiś stary event jest. Po prostu nieprzerobiony na dzisiejsze czasy. No ogólnie to w ciekawym miejscu były te kurczaki, bo ja nie jestem w stanie tego podnieść, nie? Chyba, że tutaj... No nie, nie da się tego podnieść. O! Lewa ręka szkieleta poleciała. Cyk. I tutaj jeszcze mamy coś dropnęło. Także oddajemy rękę. I teraz co mam? Prawą nogę. Dobra, oddaję tego questa z tymi chickenami. Zobaczymy co zostanie ciekawego. Tu coś jest. Razy 3. Tylko nie wiem co. Return? O kurde. Tego nie chcę. Aha, i to tyle, tak? To był chyba ten najlepszy quest. Z którego co dostałem? Chyba to? Tak, to dostałem. I nie wiem co jeszcze. W zasadzie. Wydaje mi się, że te dwa itemy. Plus Bifrostki. No i tyle. Dobra. Także póki co tyle. I resztę questów z tego eventu dorobimy sobie następnym razem.